440 lat w nieustannym ruchu. Wrocławski Teatr Pantomimy, twój teatr, skończył właśnie 40 lat. Jak się czujesz jako 40-latek? Wiesz, w ogóle się nad tym nie zastanawiam, że to już 40 lat minęło, nawet nie mogę sobie to wyobrazić. Byłem przez te 40 lat w nieustannym ruchu. Robiłem, co akurat uważałem, że powinienem to zrobić, co mnie zainteresowało, co też myślałem, że i mojego widza zainteresuje. I muszę powiedzieć, że gdy zaczynałem 40 lat, z całą pewnością nie mogłem przewidzieć tego, że to tyle lat potrwa. To był wtedy przecież jakaś próba stworzenia takiego teatru w Polsce, gdzie właściwie pantomima jako samodzielna sztuka nie istniała przed tym. I się sprawdziła. I to jest chyba moje największe radość i zadowolenie z tej pracy, bo jednak poświęciłem życie na tą imprezę. I że to wyszło, że widz do dzisiejszego dnia jest zainteresowany, że mam swojego widza, że coś jemu potrafię widocznie dać. Nie tylko jakąś frajdę estetyczną, ale również i coś do przemyślenia, że ten teatr, mimo że ominął słowo, jako ten czynnik najbardziej werbalny, w porozumieniu się międzyludzkim, to jednak jest jakaś inna sfera zbliżania się i rozmowy z nim. I może ta sfera jest właśnie może ciekawsza dla widza, gdyż ona otwiera mu większy margines dla jego własnej wyobraźni, fantazji, jeżeli jest bardzo wyczulony i uwrażliwiony na optyczny odbiór i ta demonstracja cielesności, jaką nim się posługuje przy wyrażaniu swoich zadań. Może to jest coś, co nowego powstało w wielkiej naszej panoramie teatralnej wtedy na przełomie lat 50. właśnie po tym sławnym naszym październiku. Zaczynałeś jako tancerz i nagle oderwałeś się jak gdyby od baletu i chciałeś zrobić coś zupełnie innego. Wiesz, gdzieś chyba nurtowała we mnie zawsze jakaś potrzeba wypowiadania się w tematyce trochę szerszej. W balecie jednak ten, który wtedy był modny na scenach polskich operowych, był dość wąski. Musiałem tańczyć u różnych princów i takie postaci. I wydawało mi się, że nadszedł czas, że można i właśnie ruchem, i cielesnością, i mimiką wyrażać jednak rzeczy, które aktualnie człowieka poruszają, nie stare baśnie. I tak powstało. Słusznie mówisz, że robiłem też etiudy, ale to był bardzo krótki okres, bo właściwie moim zadaniem, któremu właśnie pozostałem do teraz wierny, to jest jednak pantomima jako teatr, bo można ją też uprawiać jako estrada i jak ci wielcy francuscy, że nie wymienię Marcela Marceau, do dzisiejszego dnia są solistami i robią te swoje krótkie etiudy, demonstrują znakomicie tą technikę pantomimiczną, którą stworzył de Croo w latach 20. Ale ja od tego odszedłem. Być może, nie wiem, się tym dzisiaj już tak nie zastanawiam, ale być może dlatego, że nie miałem możliwości poznania tej pantomimy jak gdyby od tego abecadła, że musiałem wtedy w Polsce to wymyśleć sam i sam do tego wszystkiego dochodzić i łatwiej mi prawdopodobnie było, że na kanwie pewnego jakiegoś wzoru literackiego snuć dopiero pewne jakąś pantomimiczne opowiadanie.
Opierałeś się zawsze na wielkich autorach, począwszy od Płaszcza, Gogola, tak, przez Szekspira dalej, przez Wyspiańskiego. Tak, znaczy, jak gdyby zawsze jednak tematem była wielka literatura. Wielka literatura też, ale też tam, gdzie byłem, mogłem pokazać człowieka jakiegoś przechodzącego przez jakąś wielką panoramę zdarzeń i jego jakąś no, drogę życia, zmienność, wpływy, pod którym człowiek podlega i zmienia się. Oczywiście, że nie każda sztuka jest podatna mojej obróbce. Nie wiem, jak może być u kogoś innego zupełnie inne. Ale zawsze mnie interesowało, nie czytając literę tekstu, że jak ją przełożę teraz na ruch, tylko jakie u mnie powstawały asocjacje na temat właśnie tej literatury. I tym właśnie moim obrazom, które przy tym czytaniu powstawały, tym zaufałem. I wiedziałem, że aha, to jest mój temat i to powinienem zrobić. I tutaj powinienem. Tu znajduję jak gdyby wyraz, możliwość otworzenia się swoją sztuką. Bo przecież nie chodzi o to, żeby teraz robić niby film, że po prostu, że jak stał się dźwiękowy, no to okazało się, że tamty był jak gdyby trochę ułomny. I nie tą ułomność pantomimy, żeby można jej byłoby zarzucić, że ona nie może inaczej, bo se założyła, że nie chce mówić, tylko że ona jest w swojej twórczości absolutnie samodzielna. Jest to sztuka autonomiczna i tak ją trzeba też widzieć. Pracujemy, omijając to słowo, pracujemy bardziej, no bym powiedział, przez instynkt. Ja mam teraz muszę wam wytłumaczyć, jak będziemy to robili, bo karnawał wypada, więc musimy mieć. Ale to jest nowy. Przebiera się. To jest jednak inne podejście. My najpierw rozpracujemy jakieś zadanie i zaczynamy je rozkładać. Ja tak trochę porównuję nieraz swoją pracę pantomimiczną z takim słownikiem wyrazów, że pada jakieś hasło, ale teraz zaczynamy to hasło rozkładać. Jak ono może się teraz tutaj tak czy inaczej jeszcze, na przykład pada hasło nuda. Że jakieś towarzystwo jakieś się nudzi i w związku z tym muszą coś zrobić, żeby tą nudę przerwać. I teraz jak wygląda nuda? Bo to jest tylko jedno słowo. Teraz trzeba ją przez 15 minut pokazać.
I to są te zadania, które teraz powstają. Nasza, inna jest nasza w ogóle, no jak gdyby praca przy samym tworzeniu. Jaka jest rola, no powiedzmy, aktora w twoim teatrze? Nie wiem, jak to nazwać, mima w twoim teatrze. Wiesz, z pantomimą jest tak, jeżeli powstaje jakiś teatr pantomimy, to nie można go tak, nie można powołać, powiedzmy, instytucja teatr pantomima. I niezależnie od tego, kto będzie dyrektorem, kto będzie reżyserował, ten teatr będzie istniał, jak teatr dramatyczny, operowy i inne. Natomiast tutaj zawsze będzie, każda pantomima będzie uzależniona od jego twórcy. Ten, który się zajmie, ten, który to zorganizuje, który dobierze pewną jakąś grupę do kupy i ich nagle zacznie kształcić pod swoją wizję tego przyszłego teatru, odpowiednio dobierze repertuar i go potem zrobi. I tak jest też z moim mimem. Ludzie, którzy do mnie przychodzili i też już i po nieraz po szkołach baletowych, i po szkołach aktorskich, ale większość z nich to jednak, tak jak mówię, przychodzili z ulicy, biali. I ci byli właściwie dla mnie najciekawsi, bo z nich mogło coś powstać, mogło nic nie powstać. To była zawsze jakaś taka zupełnie biała karta. I dopiero w trakcie pracy nad nimi, widząc ich rozwój i też pewną indywidualność, która jest bardzo ważna, dopiero kształtował się ten nowe aktorstwo pantomimiczne, mimiczne. Są to z całą pewnością młodzi ludzie, którzy są bardzo wrażliwi na pewną ekspresję cielesną. No, jest to jakaś demonstracja cielesna, prawda? To jest jasne. Oczywiście. I niewątpliwie jest też mały czynnik ekshibicjonistyczny w tym związany, że jednak lubię pokazać się w ruchu. Nie opieram się na cudzym jakimś tekście czy na czyjejś muzyce, tylko muszę wszystko wykreować z siebie. Ja jestem rozliczony, absolutnie ten autor, ani ten Tomaszewski, tu mi nic nie pomogą. Oczywiście on kiedyś tam nad nimi pracował i robił, ale oni są tutaj i tak powiedział, ich kreacja jest taka bardziej, no taka zupełnie czysta i też osamotniona. I też tak oni się kształcili. Przecież przez te 40 lat przewinęła się jakaś co najmniej jakieś trzy generacje. No tak, i zresztą ci twoi uczniowie są rozsiani po całym świecie. Tak, oni są, tak. Oczywiście uczą i w Sztokholmie, i w Paryżu, i w Kalifornii. I dobrze tak, że gdzieś to poszerzają, ale z całą pewnością jestem pewny, że też już znowu coś swojego oddają. To się nie da tak całkiem, to nie jest tak jak balet klasyczny, że każdy krok ma swoją francuską nazwę i nie może być odchylenia od tego. Potem choreograf może tam zrobić coś nowego, ale gdzieś ten kanon jest ustalony, jak w nutach. Natomiast tutaj to jest wszystko bardziej otwarte. Ty jako Ślązak ostatnio zająłeś się... No jestem poznaniakiem. No tak, ale jako Ślązak, tak powiem, z wyboru. Strasznie jak gdyby tę kulturę Śląska zacząłeś, przynajmniej w ostatnich dwóch spektaklach, reanimować. To znaczy zarówno Cardenio, jak i Kaprys to są autorzy właśnie z Dolnego Śląska. Tak. I co cię w tym właśnie zainteresowało? Thank you.
były jak gdyby taka literatura tabu, bo to obchodziło jak gdyby ten okres niemiecki, czy jeszcze wcześniejszy austriacki tego Dolnego Śląska i się właściwie do tych autorów w ogóle nikt po nich nie sięgał. I wydawało mi się, że jest jakiś taki okres teraz, że można by jednak coś też jeszcze odtworzyć od tych. I zacząłem od Gryfiusa, od tego XVII-wiecznego wielkiego poety. I właśnie ten Cardenio przez ciebie wspomniany i Celinda. I teraz przyszedł Hauptmann. Taka wielki skok ponad 200 lat między nimi. Tamten Gryfius był jak gdyby takim jednak hołdem oddanym też tej kulturze Dolnego Śląska. Oczywiście, jak najbardziej, tak. Wydaje mi się, co pozostało po tej kulturze, to jest ta materialna, prawda? To są pewne kościoły, zamki, portale, malarstwo, tryptyki. Natomiast ta duchowa, ona zginęła. I uważam, że to jest pewna krzywda, że trzeba ją gdzieś uchować przed kompletnym zapomnieniem. Bo i Gryfius, i Hauptmann byli to oczywiście pisarze niemieccy, pisali w języku niemieckim, ale przez swój humanizm są otwarci, są dla wszystkich nie zamykający się. I ta tematyka jest stale też i aktualna. Oczywiście, że też znowu wracam do tego, że nie każda z tych sztuk, ja bym oczywiście tkaczy nie robił, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o tę komedię, tę ostatnią, którą wziąłem, ona jest właściwie w ogóle nieznana. W Polsce nigdy nie była nawet grana, nie jest tłumaczona, ale bliska mnie jest. Jest to komedia, która gdzieś w trakcie swojej akcji, tak też zmierza trochę do tragedii, ma ona też swój jakąś taką nutkę melancholii. Powiedziałbym coś takiego, co mnie też zafascynowało, coś z impresjonizmu, że wszystko gdzieś uzależnione jest działanie tych ludzi od tego, co od zewnątrz przychodzi. Nagle znajdują się w salonie inni, wychodzą tylko do parku jesiennego, już inni następuje. Tam, gdzie była zabawa, nagle zamienia się w melancholię, smutek. Tam, gdzie była radość, znowu przechodzi w przerażenie. Stale ta zmienność, szybka zmienność i że człowiek jest właściwie poddany tej nieustannej zmienności i nigdy nie może się czegoś uchwycić konkretnego, bo już następuje coś następnego, innego i od każdego wrażenia poprzez inne działania zmienia się. I to jest jak gdyby taki przewodni temat, który gdzieś nurtuje przez całą moją twórczość. Pantomima zawsze jak gdyby od zadania była teatrem objazdowym. No tak, tak widziałem ten teatr, bo on się też tak spełniał. Słuchaj, przecież nie ma w Polsce tak, żeby było miasto, w którym mógłbym grać codziennie i wypełniać jakąś salę ludźmi. To tyle widza pantomima jednak nie ma. To jest, i to się też spełniało, gdy przyjeżdżaliśmy do Krakowa i graliśmy dawniej oczywiście przez tydzień, no to ten tydzień wypełniała sala Teatru Słowackiego tymi, którzy byli i my przyjeżdżamy do Krakowa, są afisze, jest pewna atrakcja, jesteśmy w Krakowie dla tych zainteresowanych i odjeżdżamy i oczekiwanie do następnego. I tak chyba powinno to być. Zresztą też trochę nawiązując do historii tych starych mimów, prawda, tych starych trup teatra mimicznych, które były zawsze wędrowne. Tak.
40 lat, więc chcielibyśmy złożyć życzenia tobie i twojemu teatrowi. Czego możemy dzisiaj życzyć? O, dużo. Aha, to teraz wyłożę. Jeżeli chodzi oczywiście o mnie, no to dla mnie to zdrowie jest potrzebne na to. Natomiast jeżeli chodzi o zespół, to żeby on był tak zwarty, jak jest teraz. Może to też znowu spowodowały gdzieś te znowu są te pewne trudności, które my teraz jesteśmy obarczeni, też wpływają znowu na większą konsolidację zespołu. Także to jest jakby to ta ważność i odpowiedzialność, którą oni teraz czują na sobie, jakby coś to się utrzymało, to byłoby też wspaniale. A dla widza, no żeby pozostał nam wierny i żeby nas kochał tak, jak było i dotąd. No to składamy wszystkie życzenia razem. Dziękuję bardzo.